Cześć, jestem PsychoCoach. To jest kolejny tutorial, jeżeli chodzi o bibliotekę Matplotlib. Fajnie, że wpadłeś na mój kanał, uczyć się Pythona. Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć wykresy słupkowe w Pythonie. Czyli tak, jesteśmy dalej, czyli no, tworzymy nowy plik. To będzie już nasza trzecia lekcja, jeżeli chodzi o tę bibliotekę, której się uczymy. Napiszemy, że to jest wykres bar.py. Bar z angielskiego, wykres słupkowy. No i co zrobię? No przede wszystkim sobie zaimportujemy bibliotekę matplotlib. Tak, czyli takie coś, tak jak robiłem w wcześniejszych tutorialach. No i teraz sobie dam coś takiego jak plt, nie plot, tylko dam bar. Nie? Bar to znaczy, że będę sobie tworzył wykres słupkowy. No i tutaj podaję sobie określone liczby. No. Wpisujcie takie jak ja, czyli na osi x-owej takie liczby, na osi y-owej kolejne 5, 2, powiedzmy 7, 8 i 2. No i dajemy coś takiego jak label, czyli co? Czyli etykietę. Napiszę, że to jest może przykład. Dobra, to jest pierwsza linijka. I damy przykład drugi, damy też bar, no i kolejną listę. 2, 4, 6, 8, 10. Zauważcie, że w osi Y daje te liczby po kolei, a w osi, znaczy w osi X daje te liczby po kolei, a w osi Y daje to różnie. A potem i tak z tego stworzy się tak naprawdę wykres liniowy, więc w osi Y nie daje tego po kolei. Dobra, label i tu mamy przykład drugi, kolor, o właśnie, ja, tutaj mamy jeszcze kolor całej mojej etykiety. I to będzie kolor zielony, czyli literka G, to jest kolor zielony, fajnie, teraz mogę sobie, wiecie, robić kolorki różne, ten mój wykres sobie odpowiednio dostosowywać. I to jest właśnie najlepsze w tej bibliotece, że jest bardzo elastyczna. PLT legend, czyli pokazuje legendę. Następnie PLT x label, czyli co? Czyli etykieta dla osi x. Napiszę, że to jest jakiś może numer słupka. No i damy PLT y label. Tak jak w ostatnim tutorialu. I tu dam, pisze, że to jest może wysokość słupka, tak? No bo to będzie wykres słupkowy, więc oś Y to będzie tak naprawdę wysokość słupka danego. Ok. Bardzo fajnie. No i damy jeszcze tytuł dla mojego wykresu, czyli PLT title. Wow, super wykres. Super wykres, kolejna linia. Czyli coś takiego n/n i tutaj mamy kolejną linię. Wow! Mua! Dobra, plt show, bam. No i przechodzimy do terminalu i lecimy z tematem, czyli chcemy wyświetlić kolejny wykresik Python. To już jest trzeci tutorial, jeżeli chodzi o tą listę. Bar.py. O, tak ma się nazywać ten plik. I teraz pojawi nam się zajebisty słupkowy wykres. Wow, jest. Mamy wykresik. I już widzicie, że możemy sobie świetne tutaj obrabiać dane, statystyki. I właśnie Matplotlib jest to biblioteka, która nadaje się do analizy danych, więc to może być wejście, jeżeli chcesz się uczyć, może to być wejście do analizy danych w Pythonie, a następnie do uczenia maszynowego, co jest bardzo popularne. Machine Learning, tak naprawdę to jest pierwsza biblioteka Matplotlib, której uczą się ludzie, którzy chcą potem być inżynierami do uczenia maszynowego. Zobaczcie, tu mamy oś X, oś Y, wysokość słupka, numer słupka, legenda. No i w tym momencie mamy te wszystkie dane, które sobie zrobiliśmy. Czyli sprawdźmy, co my tu zrobiliśmy.
No, stworzyliśmy pierwszy wykres słupkowy, drugi wykres słupkowy. Drugi wykres słupkowy jest w kolorze zielonym. Pierwszy był randomowo, znaczy domyślnie, i to był wykres w kolorze niebieskim. I to w sumie tyle. To w sumie tyle. Dobra, to teraz przejdziemy sobie tutaj. Klikniemy prawym na folder i stworzymy nowy folder. Nowy folder i nazwiemy go, że to jest może 3 podkreśnik bar graf, to jest lekcja trzecia. I zobaczcie, mamy tutaj folder. Przyniosę sobie ten plik do tego, do folderu, i w tym folderze stworzę kolejny plik, który będzie się odnosił do tych wykresów słupkowych. No i tutaj sobie stworzymy coś takiego, może jak 3 podkreśnik populacja .py. No i tak, przede wszystkim co robimy, to musimy zaimportować sobie bibliotekę matplotlib, oczywiście. I teraz zrobię sobie coś takiego, nie będę już tego pisał, ty sobie to przepisz, zatrzymaj sobie ten tutorial. I zobaczcie, stworzyłem taką listę. Może napiszę, że to jest populacja. Z populacją, czyli tak naprawdę to jest wiek osób. Mamy ileś tam osób w naszym zbiorze danych i to jest po prostu wiek tych poszczególnych osób, tak? Czyli jedna osoba ma 22 lata, druga 45 i tak dalej. No i powiedzmy, że mamy aż tyle, taki duży zbiór danych. No i mamy jeszcze coś takiego, że teraz będziemy sobie parametryzować oś X. Oś X, no i to będą nasze, nie wiem, może to te binsy. To znaczy, że oś X będzie się zaczynała od 0 aż do 130. No i na tej osi będą ulokowane osoby z poszczególnym wieku. W ten sposób to wygląda. Co jest ważne, to teraz stworzymy taki histogram. Co to jest histogram, to możesz sobie sprawdzić gdzieś tam w Google. Zaraz zobaczymy w praktyce, jak to wygląda. PLT hist, histogram, czyli hist. No i mamy tutaj tak, damy sobie, że to jest populacja. Populacja. I to jest populacja. Dalej damy te binsy. I damy tak, hist type, czyli typ histogramu. Tutaj damy bar, to znaczy chcemy, żeby to był wykres, histogram słupkowy. No i chcemy teraz zdefiniować, jak szeroki ma być jeden słupek, czyli damy r width. Width, czyli szerokość po angielsku, no na przykład damy, że 0.8. W ten sposób, r width. Następnie już nie będę tego znowu pisał, ponieważ już wiem, jak to robić. Po prostu musimy tak. Musimy sobie dać etykietę dla osi X, etykietę dla osi Y, tytuł dla naszego całego wykresu, legendę wykresu i oczywiście musimy to wyświetlić. Więc ja sobie to zapiszę. Przejdziemy do terminalu i lecimy z wywołaniem tego wykresu. O! Bar graf i tutaj damy 3 populacja, wywołam ten plik, ale coś mam nie tak. Coś mam nie tak w moim. A tutaj hist type miało być. Więc jeszcze raz. A populacja nie jest. No, mam błąd tutaj, czyli mam tutaj być populacja. Teraz już wszystko będzie ok. Były literówki. No i mamy nasz super wykresik. Czy to jest nasz histogram. Na osi X to są te binsy, które zdefiniowałem. Od 0 do 120, no bo dłużej ludzie nie żyją zwykle. Zresztą w naszym zbiorze danych najstarsza osoba miała, z tego co patrzymy, to 130 lat. 130 lat, co jest też już praktycznie niemożliwością. Aczkolwiek takie osoby się zdarzają na świecie. Jeżeli chodzi o tutaj oś Y, no to tutaj ona jest dostosowana automatycznie do, w zależności od ilości osób w danym wieku.
i widzimy, że mamy tu te nasze słupki, oznaczają ilość osób w danym wieku z naszego zbioru. Jak jeżeli przeanalizowaliśmy nasz zbiór, to patrzymy, ile mamy tam osób, które badamy. Tak? Czyli sprawdzamy sobie. No i on jest tu zliczane. Osób w wieku. W wieku tam poniżej 10 lat jest tam jedna osoba, to jest ta czwórka. Osób, które mają tam 22 lata, jest tyle i tak dalej. Czyli tutaj mamy zliczaną ilość poszczególnych osób. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy tutorial. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś. To jest bardzo prosta rzecz. To nie jest już, obsługa jakichś skomplikowanych modułów. To jest bardzo proste, ale z kolei bardzo przydatne, ponieważ Python jest świetnym narzędziem do analizy danych. I zapraszam do kolejnego tutorialu. Mówił Psychoko.